Witajcie moi drodzy, z tej strony Urban. Dziś goszczę w Haraldsden u Jarka. Siemaneczko Jarek, jak tam? Siemano, witam. Dziś słuchajcie, robimy vloga z czerwonego punktu w UK. Dlaczego czerwony? Dowiecie się w dalszej części tego odcinka, ale zanim zaczniemy, poznajcie historię Grzegorza. Kanał Urban w Londynie. Dzisiejszą naszą wycieczkę po Haraldsden zaczniemy od Stonebridge Estate, czyli osiedle, na którym mieszka Jaro. Jak tu ci się mieszka? Dobrze mi się mieszka. Nie narzekam, powiem ci. Mieszkam w tej okolicy już prawie 9 lat, no i niejedno widziałem tutaj też. Słuchajcie, jeżeli spojrzycie sobie na statystyki, to statystyki, jeżeli chodzi o przestępstwa, nie wyglądają najciekawiej. Wrócimy do tych statystyk troszeczkę później. Teraz tak wam chcę pokazać właśnie to osiedle. Na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie normalnie. Ładne nowe bloki. Czteroletnie, pięcioletnie, tak. Ale, jest jedno takie właśnie ale. Tutaj na tych osiedlach mieszkają dwa konkurencyjne gangi. Nie będę mówił ich nazw, bo to nie o to tutaj chodzi. Bardziej chodzi o to, że te gangi między sobą po prostu się piorą. I powiem wam tak, kiedyś modne były noże pośród gangusów. Teraz już noże wychodzą z mody i w grę wchodzą pestki. Były strzelaniny. No, strzelają się dosyć często ostatnio. No, w ciągu ostatnich dwóch lat tak 3-4 strzelaniny tutaj były w okolicy. Słuchaj, no ostatnio nagrywałeś też odcinek o... No zwłoki leżały pod moim patem, to gościu akurat zszedł, nikt mu nie pomógł. A, okej, okay. Czyli takie. No słuchajcie, generalnie osiedle ponoć niebezpieczne, no ale właśnie, jak tutaj się mieszka? Powiem ci, że mieszka się całkiem dobrze, nie martwię się o bezpieczeństwo, jeżeli te grupki sobie stoją, bo stoją często wieczorami, to nie zaczepią cię, nic do ciebie nie mają, są bardzo grzeczni, wbrew pozorom, co robią. I po prostu oni walczą między sobą, mi się wydaje, że nie mam co się bać. No generalnie, żeby oni ci coś zrobili, musiałbyś im zajść za skórę. Tak. Ale dmuchamy na zimno, dziś nie bierzemy dużej kamery, jak widzicie, teraz nagrywamy GoPro. Po prostu ta GoPro jest taka bardziej poręczna, zawsze możemy schować to do kieszeni. I no nie jest to po prostu duża kamera z długim obiektywem. Dobra, słuchajcie, idziemy się przejść po tym osiedlu i zobaczycie sobie, jak to tutaj wygląda. Jest lockdown, więc no normalnie przy sobocie pewnie byłoby tutaj dużo ludzi, ale jest właśnie to, co jest i jest w sumie bardzo cicho. Czy ta cisza to jest taka cisza przed burzą? No cisza przed burzą, dzisiaj jest sobota, więc wszystko się może zdarzyć. Od domu Jarka odeszliśmy, tak patrzę może na oko 150-200 metrów. Będzie coś tak. Pierwsze takie złą sławą owiane miejsce. Co tu się działo, Jaro? No to był pościg policyjny. Ścigano no, dealerów lub handlarzy bronią, coś takiego, jak się nie mylę. No i nie mogli ich zatrzymać i policja oddała do nich ogień właśnie w tym miejscu. Zaczęli do nich strzelać, chcieli przestrzelić opony. Udało im się, jeden dachował pojazd, a reszta została zatrzymana z tej strony i tak to się skończyło. Powiem wam, że dopiero od niedawna policja tak na porządnie zaczęła się brać tutaj za przestępstwo. Jeszcze 2-3 lata temu policja, goniąc złodziei na skuterach, nie mogła nic im zrobić, jeżeli ci ściągali kaski. Dzisiaj wjeżdżają w nich jak w masło, nie? I nie pieprzą się i no, moim zdaniem tak powinno być. Wreszcie może angielska policja zaczyna coś rozumieć. Jakieś ofiary tu były? Nie było żadnych ofiar. Bodajże dwóch kolesi z tych gangsterów zostało przewiezionych do szpitala. Mam te informacje, po prostu też je wyczytałem i... Zresztą chyba ja nawet wysłałem ci link, tak, bo widziałem. Ja byłem akurat w Polsce wtedy. Jeżeli uda mi się to znaleźć jeszcze, to zaraz wam wrzucę szybki taki artykuł. Jak nie na screena, to wrzucę go na pewno w opisie. A my ruszamy dalej. Te bloki, które widzicie tutaj za nami, większość z nich, a nawet dokładnie wam powiem 67% są to mieszkania socjalne, czyli mieszkania jakby fundowane przez państwo dla tych najbiedniejszych. W samej dzielnicy Haraldsden mieszka 17 tysięcy osób, czyli powiedzmy tyle,
co mieszka w podwarszawskich Łomiankach. Teraz wyobraźcie sobie, w grudniu, w jednym tylko miesiącu, w trakcie pandemii, w grudniu 2020, tutaj, w tej dzielnicy, zanotowano ponad 700 przestępstw, czyli na jeden dzień ile nam daje? No grubo ponad 20. 20, tak. Dla porównania, w takich Łomiankach, co mi się udało znaleźć, w roku 2019 przez cały rok przestępstw było tylko tak leciutko ponad 300, więc no, możecie sobie wyobrazić, jak to tutaj wszystko wygląda. A Łomianki to taka dzielnica też, znaczy dzielnica, miasteczko, też złą sławą owiane, chociaż już swoje lata świetności ma za sobą. Świetności, no tej takiej czarnej świetności ma za sobą. Jarek teraz mnie prowadzi w kolejne miejsce, gdzie co się wydarzyło? Strzelali kolesia, zabili chyba za dwóch lub trzech. Policja? Nie policja, między sobą. Okej, okay, to idziemy tam. Znajdujemy się na Windrush Road. Windrush, słuchajcie, to w ogóle jest taki statek, na którym dawno, dawno temu do Wielkiej Brytanii przypłynęli imigranci z Karaibów. Zresztą imigranci z Karaibów tutaj w tej dzielnicy stanowią, no, że tak powiem, większość, ponad 60%. To są tacy ludzie właśnie z Karaibów, z Afryki, z subkontynentu indyjskiego, czyli Bangladesz, Indie, Nepal, Pakistan i tam te jeszcze mniejsze kraje dookoła. No ale na tej ulicy, dokładnie w tym miejscu, gdzie my stoimy, teraz możecie zobaczyć sobie zdjęcie. Co się wydarzyło, Jarku? No tutaj stała sobie grupka mężczyzn i podjechał samochód, po prostu z broni maszynowej ich rozstrzelał, jak w amerykańskim filmie akcji. Słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy na osiedlu, okna bardzo blisko. Myślę, że ludzie, którzy tutaj byli w domu. Nie wiem, ja bym był obsrany, jakby mi pod oknami, kurde, strzelali z broni automatycznej. No to jest hałas, bo to słychać, nie? Takie rzeczy dzieją się tutaj u Jarka, a to jeszcze nie wszystko. Jarku, poczułem zapachy iście karaibskie. Tak, czuć. Czuć. Łatwo dostać coś tutaj? Bardzo łatwo. Jak bardzo łatwo? W sensie wychodzisz na ulicę i sami zaczepiają? Tak, z tej części sami zaczepiają i trzeba wiedzieć, gdzie iść po prostu. Ale robią wały, czy jednak są uczciwi? Jak kupujesz, to ci dają to, co mają, a nie dostajesz, nie wiem, kostkę czekolady albo, nie wiem, korę. U nich to jest tak, że jak cię oszuka raz, to wiadomo, że już nie kupisz, nie? Drugi raz od niego. Starają się tak normalnie w miarę traktować klientów. Lojalni. A powiedzmy, jakbyśmy, nie wiem, teraz tak sobie chodzili i, nie wiem, no spotkali jakiegoś małolata zakapturzonego, wiesz, z taką pederastką na ramię, jaka byłaby to szansa, że mógłby coś nam sprzedać? No szansa duża, ale najczęściej nie chcą sprzedawać, oddalają się od ciebie, najczęściej jeżdżą, powiem tak, oni jeżdżą teraz sobie na hulajnogach elektrycznych. Okej. Okay. Jeżeli go zapytasz, to on nie ma. Ale sam podbije. A za chwilę, wiesz, obczai temat. Zobaczy, że ty nie jesteś jakiś lewy, nie jesteś z policji. Podjedzie do ciebie i kupisz, co chcesz. To. Widzicie. Nie ma problemu, żeby. Kolejny czerwony punkt na mapie Harlesden. Ulica się nazywa Mordaunt Road. Co tutaj się wydarzyło, Jareczku? Powiem ci, wracając z pracy wieczorem, nie mogłem tutaj przejść, bo... Skąd szedłeś? Stamtąd? Stamtąd, z tej strony szedłem z pracy. No wiadomo, taśmy policyjne i nie wiedziałem, co się stało. Policja mnie puścił, poszedłem sobie naokoło do domu i na drugi dzień dowiedziałem się od sprzedawcy tutaj w sklepie, że była strzelanina. Przyjechało czterech kolesi z maczetami i chcieli włamać się do domu, wybijali szyby. Do którego? Do 30? Do tego lub do tego, no nie wiem dokładnie, albo pod 30 mi się wydaje. Okej. Okay. Której z tych domów bodajże, nie wiem dokładnie, nie będę was kłamał. A chcieli się włamać, co to znaczy? Gangi. Gangi coś tam mieli. Jeden do drugiego. Nie wiem, co tam chcieli. I ktoś powiadomił policję. Przyjechał pierwszy radiowóz bez broni, wycofali się i za 10 minut przyjechał już ten czerwony, no z policjantami, no takimi, co się już nie bawią. Co jak podniesiesz rękę, to już strzelają. No i był błąd jednego z tych napastników. Rzucił maczetą w radiowóz, no już oddali ogień i trzy trupy na miejscu. Słuchajcie, przyszliśmy raptem 10 minut od Jarka domu i zobaczcie, ile już historii, a to jeszcze nie koniec. Przyszliśmy sobie w takie fajne miejsce, jesteśmy praktycznie no, niedaleko centrum Harlesden, na które zaraz się także udamy, ale za nami jest bardzo fajny mural, który jakby reprezentuje i odzwierciedla tą dzielnicę. Na tym muralu możecie zobaczyć ludzi z różnych narodowości. Są i Afrykańczycy, są ludzie z Karaibów, są Latynosi, są biali, są Azjaci, Europejczycy. Dlaczego? Słuchajcie, od lat 50. tutaj praktycznie, po wojnie, właśnie do Harlesden zaczęła zjeżdżać się emigracja z całego świata. Na początku byli to Irlandczycy, potem, jak powiedziałem wcześniej, byli to ludzie z Karaibów i Afryki. Później także dołączyli do nich ludzie z Indii, Bangladeszu, Nepalu, Pakistanu.
A już w tych jakby nowoczesnych czasach, taka, że tak powiem, nowa generacja, no to Polacy, Kolumbijczycy, Brazylijczycy, Portugalczycy i Somalijczycy także na przykład. I co jest takiego ciekawego, chodząc sobie ulicami Harzen, jakie języki, Jarku, można usłyszeć? No taki... Polski? Polski oczywiście, teraz ukraiński, oczywiście hinduski, pakistański, somalijski, słuchajcie, brazylijski i oczywiście brazylijski, portugalski. Portugijski. Ale to jest Brazilian Portuguese i oczywiście także język hiszpański, więc to jest ten mural jest takim symbolem po prostu, jak to można nazwać, multikulti tutaj w tej dzielnicy. Jesteśmy pod stacją Harlesden. Słuchajcie, i Jaro ma kolejną historię taką mroczną z dreszczykiem. Naprawdę te historie, które wam opowiadam, możecie nie wierzyć, ale to jest prawda. Oczywiście szedłem sobie do pracy, ulica znowu zamknięta i naokoło gdzieś tam dotarłem do tej pracy. Co się stało? Wracając, dowiedziałem się, że kolesiowi po prostu tutaj siedział na przystanku, wyskoczyła chmara, no wiecie, gangusów i obcięli mu uszy. Przystanek był strasznie zakrwawiony, ogrodzony i no... A ten gościu jeszcze cały czas był tutaj, czy już nie, nie było już w karetce? Karetka go zabrała, przeżył, ale obcięli mu uszy. I za co, Adi? Może no taka kara go spotkała? Pewnie za dużo słyszał, że języka mu nie obcięli, a pewnie tylko coś usłyszał. No, hardcore. Harzen, to jest Harzen, słuchajcie. A za chwileczkę idziemy do miejsca związanego poniekąd z brytyjską królową. Ale jak tam dojdziemy, to dowiecie się więcej szczegółów. Cały czas Harlesden, słuchajcie, i podeszliśmy sobie pod pewną cukiernię. Temat taki bardzo bliski Jarkowi. Tak. McVitie, słuchajcie. Cukiernia, która powstała no, prawie 200 lat temu w Szkocji. Jarek nawet, słuchajcie, aplikował tutaj o pracę. Tak. Ty chyba nawet dostałeś ofertę od nich, tak? Powiem ci, że przez agencję, agencja mnie tu przysłała do McVitie i po prostu musiałem zdać testy z angielskiego, z matematyki, wszystko zaliczyłem, no i czekam cały czas. Ile? Zadzwonią. Ile tygodni temu to było? No z miesiąc temu. Słuchajcie, dlaczego mówimy o McVitie? McVitie, słuchajcie, to jest firma, która przede wszystkim robi jedne z moich takich ulubionych ciasteczek z polewą czekoladową. Słuchajcie, są genialne i nawet Jaro mi powiedział, że te ciasteczka można tak, kupić w Polsce. Tak. Więc słuchajcie, jeżeli będziecie mieli okazję spróbować sobie ciasteczek McVitie, to jest naprawdę taki brytyjski klasyk. Ale dlaczego też tutaj przyszliśmy? No bo cukiernia, to cukierni jest, słuchajcie, tutaj dużo, tylko że McVitie w 1947 roku upiekli tort na ślub królowej oczywiście Elżbiety i księcia Filipa, więc słuchajcie, taka mała odskocznia od tego, o czym dzisiaj tutaj nagrywamy w Harzen. Ale otworzył to Szkot, nie? Tak. Jak już wspominałem, 200 lat temu firma została otworzona w Szkocji. Patrzcie, tutaj w ogóle co chciałem wam jeszcze powiedzieć, w ogóle Harlesden i cała ta okolica to jest bardzo taka industrial area. Kiedyś po wojnie była to jedna z największych takich industrialnych dzielnic w całej Wielkiej Brytanii. I tutaj właśnie jest McVitie's, jest dużo innych firm, są najróżniejsze takie depoty, no jest dużo takich firm. Ale McVitie's to jest właśnie szkocka fajna firma, która kiedyś była bardzo mała, a dzisiaj no to jest to potentat. Potężna. Potężna firma na rynku praktycznie międzynarodowym nawet. No i taka ciekawostka, żeby wam osłodzić troszeczkę ten dzisiejszy odcinek, bo tutaj cukierku w tym odcinku dzisiaj mało jest. Nie będę rozdawali cukierku. Tak, nie, ale za to ciasteczka w McVitie's są jak najbardziej na propsie. Drobnymi, ale takimi bardzo drobniutkimi kroczkami zbliżamy się do samego centrum Harlesden, które, słuchajcie, słynie z bardzo dobrej kuchni, przede wszystkim międzynarodowej kuchni. Tak. Nasze brzuszki, słuchajcie. Mój trochę większy. Nasze brzuszki już się domagają, żeby coś ofandzolić. Dokładnie. Ja mam ochotę, słuchaj, na jerka. Na kurczaka takim fajnym karaibskim stylu. Co ty na to? Jestem za. Ja też za. Zapraszam. Słuchajcie, jedyna lipa jest taka teraz, że no po prostu z racji całego zamieszania, całej pandemii nie wejdziemy sobie tam i nie zjemy tego w środku, ale słyszałem, że tutaj jest gdzieś fajny też parczek taki, gdzie można sobie pójść sobie i zjeść, więc plan na tą chwilę jest taki, idziemy na główną ulicę, tak zwane High Street i tam sobie coś smacznego zjemy. Ja zawsze jerk kurczaka jem podczas karnawału w Notting Hill, w zeszłym roku nie było, w tym roku raczej też nie będzie, a to jest taka potrawa, którą raczej jem raz do roku, więc dziś jest ten dzień.
traktujmy go jak święto. Przyszliśmy pod kościół. Kościół, słuchajcie, wszystkich dusz, tak się on nazywa. Ale jeszcze niedawno, do niedawna, tutaj przy tym kościele była pewna skrzynka. Jarek wam opowie szczegóły. Od strony ulicy stała sobie taka niebieska skrzynka i tam było napisane, że porzuć gangi, wrzuć nóż lub jaką masz broń i przyjdź do nas do kościoła porozmawiać. Tak dokładnie było tam napisane. I skrzynka zniknęła. Domyślcie się, z jakich powodów. Mi się wydaje, że po prostu była okradana. No. Albo po prostu ta skrzynka nie to, że zniknęła, że ktoś ją wziął, tylko po prostu, znaczy kościół ją zabrał, tylko ktoś z ulicy przyszedł i sobie wziął. Możliwe. No. Ale słuchajcie, z taką sytuacją, że takie, bo to się tutaj nazywa honest boxy, czyli takie, takie boksy szczerości, znajdowały się także w klubie, gdzie przed wejściem do klubu mogłeś wrzucić wszystkie swoje używki, jakie miałeś i po prostu na czysto wejść do klubu. Tu, w dzielnicy Harsden, znajdowała się skrzynka, do której można było wrzucić broń. Jestem ciekawy, ile takiej broni tygodniowo tam lądowało. Mi się wydaje, że... To było duże? Takiej wysokości. Takie? Okej. Okay. Dosyć duże. Metalowa taka, nawet pancerna można powiedzieć. Wyobrażam sobie, jak ktoś mógł po nią przyjechać. Samochód, pick-up, pum, mamy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już praktycznie na samym Harsden High Street. Przejdziemy sobie się po tym Harsden. Oczywiście znajdziemy miejsce, gdzie zjeść, ale wam także pokażemy, jak ta główna ulica na tej dzielnicy wygląda. Jesteśmy w centrum, nie Jareczku? Tak. Samo centrum dzielnicy Harsden. Dawaj, niby czerwono. A, nie przejdziemy. Nie przejdziemy, chociaż mandatu za przejście na czerwony jeszcze byśmy nie dostali. Anegdota. Tutaj jest fajnie odnowiony sklep. A dlaczego jest odnowiony? Zobaczycie sobie w przebitce. Autobus wjechał w ten sklep. Jest filmik? Jest filmik, nie, ale... Jest zdjęcie na pewno. Okej, okay. Słuchajcie, a przed nami jest wieża zegarowa, która kiedyś była czerwona. Jak widzę, jest odnowiona, a sama wieża, którą widzicie, o tutaj dokładnie w tym miejscu, pochodzi, słuchajcie, z 1888 roku, czyli no, kawał czasu. Dobra, dawaj, czerwona, ale szybko przejdziemy. Pyk, 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 pyk. O, już zielone. A zobaczmy, Jareczku, jak drogo tutaj kosztuje mieszkanie na Harsden. Tutaj mamy na przykład, tak, tu mamy wynajem, patrzcie. Jednopokojowy apartament, nie mylić z polską kawalerką. Tutaj mamy sypialnię i living room z ładnym balkonem. 1500 funtów. Jarku, ja na Richmond płacę o 300 funtów mniej. Tu mamy kolejne mieszkanie, tu mamy na przykład dwupokojowe mieszkanie, czyli tak naprawdę mamy trzy pokoje, 1300 funtów. Kolejne 1300 funtów. Tutaj mamy 1550 funtów za dwupokojowe mieszkanie. Słuchajcie, powiem wam, jak na taką dzielnicę, która niby jest złą sławą owiana, bo nawet na, proszę ja was, i TripAdvisorze niedobrze się wypowiadają tej dzielnicy, to jest drogo. Tutaj masz na sprzedaż. Na sprzedaż. 400 tysięcy za dwa pokoje. 500 000, słuchajcie, za trzy pokoje. 375 tysięcy dokładnie za dwa pokoje, 282 500 za... Co tutaj mamy? To chyba jest jakaś kawalerka taka, wydaje mi się, albo one bedroom, ale bardzo fajny balkonik ma. 800 tysięcy, słuchajcie, za duży rodzinny dom, prawie milion. 385 tysięcy za takie mieszkanie, dom. 365 za takie. No, słuchajcie, milionowego jeszcze nie widziałem, ale myślę, że na pewno milionowe mieszkania też tutaj i domy się znajdą. A, to jest ten słynny sklep, tak? Tak. W który... Wjechał autobus. Ale fajne skarpetki. Przed nami Kabul Plaza, ale nie jesteśmy w Afganistanie. No nie. Jesteśmy cały czas w Londynie. Jarku, co to? Główna ulica, tak? High Street? To takie High Street. Bo tutaj chyba to High Street w ogóle idzie w taką L-kę, nie? Tak, dokładnie. I to jest takie miejsce... Teraz jest mało ludzi, bo wiadomo dlaczego, ale zawsze tu są tłumy, ciężko przejść, to jest taki fajny sklep. Way to Safe się nazywa, jest tam wszystko. Często robię to. Lubisz? Tak. Słuchajcie, no tutaj mamy wszystko tak naprawdę, nie? Tutaj na przykład mamy komis. Powiem ci, akurat ten komis bardzo lubię. Tutaj w tym komisie udało trafić mi się fajnego... Dobra, idziemy dalej sobie. Udało mi się trafić w tym komisie, znaczy nie konkretnie w tym komisie, w Harsden, ale z tej firmy komisie, Lombardzie nawet, nie? Lombardzie bym nazwał to, Pound Shop.
Udało mi się trafić konsolę Xboxa, jedyneczkę za 100 funtów, a jak to odpaliłem, okazało się, że tam było 5 nowych gier, które wiesz, gdzie każda gra kosztowała po 40 funtów. Co prawda pada, dali mi takiego do dupy, ale nie, no w takich sklepach naprawdę można wyrwać tak fajne okazje. No możecie trafić na minę, ale tak jak ja, możecie trafić na konsolę Xboxa albo PlayStation, który kurde mi stary, on już służy chyba dobrych 5 lat. Słuchajcie, koniec ciasteczek i słodkości. Wracamy do tematu naszego odcinka. Cały czas jesteśmy na głównej ulicy w Haraldsden. Jareczku, kolejna historia, tak? No historia taka, co myślicie, że znowu ściemniam, ale prawda. Byłem w sklepie na zakupach i usłyszałem strzały. Oczywiście klienci zaczęli uciekać ze sklepu. Tutaj naprzeciwko wpadło dwóch zamaskowanych typów. No i zastrzeliło tam dwóch czy trzech swoich przeciwników oczywiście. No i odjechali sobie na hulajnogach jakby nigdy nic. A ja po prostu uciekłem sobie naokoło, też wystraszyłem się. Niesamowicie, wystraszyłem się, że hej, tak no, można no, powiedzieć. Słuchaj, też jakby była strzelanina, strałbym w gacie. No. Nie ma co kozakować. Perłę miodową rzuciłem, w koszyku miałem i uciekłem. A w butelce czy w puszce? W puszce. Dobra, my kontynuujemy naszą wędrówkę po High Street. Patrzcie, pub. Szkoda, bo jakby był to taki normalny dzionek, nie w tych dziwnych czasach, to byśmy sobie weszli, jak widać, jest irlandzki. Już widzę po samej czcionce. To, co irlandzkie ostatnio szybko wyłapuje. Bardzo dużo czasu w Irlandii ostatnio spędzam. Że tak powiem, nawet mogę powiedzieć więcej niż z moją żoną. Poważnie, nie. Idziemy. Szukamy, słuchajcie, tego dżerka. Ty, wiesz, gdzie tutaj jest jakiś dżerk? Tak, kawałek dalej. Znasz. No dobra. Okej. Okay. To wy możecie sobie dalej tutaj patrzeć, co się dzieje. To jest polski sklep. Co się dzieje na dzielnicy. Polski sklep. Nie Biedronka, a Poziomka. Ale mają dobre produkty, polecam Poziomeczkę, jak najbardziej. Poziomeczka na propsie. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, że jest tutaj dużo Brazylijczyków, Polaków? No to właśnie mamy dowody. Tutaj jest polski sklep, tutaj brazylijska, słuchajcie, brazylijska taka kawiarnia ze sklepem. Wow, o kurde. Powiem ci, to mięcho to wygląda, o, ale te kiełby to wyglądają zacnie, Jaro. Na grubo. Ja tam dalej robię zakupy, Irish Market się nazywa. Też mają godne mięsko. Mięsko, no bo to mięsko. Mięsko, patrzcie. I Big Bena mają na Haraldsden. Już chyba pozamykamy. Co? Wszystko. No szkoda, patrzcie, ale widzicie. Każda dzielnica w Londynie dostaje w dupę. Richmond dostaje w dupę, Haraldsden dostaje w dupę. Dużo sklepów zamkniętych permanentnie. Ale rybkami zajechało. Patrzcie, kolejny brazylijski sklep. Właśnie tutaj w Londynie to, Jarku, jest fajne, że jak tak sobie chodzimy tutaj ulicą, można bardzo łatwo zobaczyć, jakich społeczności jest najwięcej, tak. Nie? Jak jest polski sklep jeden, to znaczy, że są Polacy. Jak są dwa sklepy, to znaczy, że tych Polaków jest trochę. Jak są trzy, to znaczy, że jest polskie. Oh, yes, please. Tak, tego szukaliśmy, nie, Jarku? Patrz na to. To. Tutaj cię prowadzę. A, tu mnie prowadzisz. A tutaj patrzcie. Panowie z Jamajki, dzieci grają liczny koncert. Dobra, idziemy tutaj. Maski na twarz. Zobaczymy, jak tutaj smakuje. Mów co, Adi, będziemy jedli. Nie wiem, co będziemy jedli. Nie, no o, to będziemy jedli. Skrzydełka, jerk, tak? Za mały. Go nie ma? Trzymaj Jara. Tak, zaskoczenia. Słuchajcie, ubrałem maskę na drugą stronę, bo tu jest pewna firma, której nie chcemy reklamować. Dokładnie. Hello! Okej. Okay. I do picia, wiesz co sobie weźmiemy? To jest spoko, sorry, że cię przerwałem. I chwaje, ale nie, my weźmiemy sobie skrzydełka. Ile, Jarku, takich skrzydełek? No 30, nie no, żartuję, to jest 5. 5 i do tego co, fryteczki? Fryteczki poproszę. Okej, okay. I weźmiemy sobie typowo jamańskie picie do tego, czyli ginger piwko. Dokładnie. Ale to nie jest piwko alkoholowe, to jest piwko bezalkoholowe, to jest taki soft drink, się tak nazywa. Ale tempo to oni mają zawsze dobre, nie? Hello, can we have some jerk chicken wings with fries if you do? Yes. So can we have two times five
each chicken wings and some fries with that? Okay, yeah, so jerk wings, rice and peas, medium. Oh, actually, no, not with fries, with rice. That would be better. So with rice, yes, please. Do you do any salad with that? Steamed vegetables, yeah. That would be great, thank you. And two ginger beers as well. Okay. Can we pay by card, yeah? You can pay by card. Lovely, thank you. Is that place its original Jamaican place? It is, yeah. Lovely. Yes, tak, oryginalne. No, nie, no widać, nie? Widać, że jamańskie. Słuchajcie, troszeczkę historii. Kukurydze tutaj fajnie robią. Bardzo dobre są te kukurydze na karnawale w Notting Hill. Takie kukurydze właśnie też można sobie, że tak powiem, kolbę można sobie zrobić, nie? Hello. Are we already? No, no, it's not ready yet. Is it medium now? Medium? Or large? I forgot. Medium. Yes. Are you filming? Yeah, we're doing vlog. Yeah. Oh, vlog. Yeah, we're doing vlog. Yeah. Because I'm a bit. Don't worry. We're not gonna show you. We just show the place. We want to try, you know, like the original Caribbean food. Yeah. Authentic here. Yeah. Perfect. Perfect. Pani nie chce być filmowana. Mówiła, że nie ma maski, nie ma make-upu. Ale no. Słuchajcie, takie miejsca może, wiecie co, jak tak się wchodzi na pierwszy rzut oka, one nie wyglądają, nie wiem, może jakoś sterylnie, higienicznie, ale ja gwarantuję, że tu jedzenie będzie wyśmienite. Ej, ale zobacz, nawet to z tej alerty jakoś jest w takich jamajskich kolorach. 2 metry, Jarku. Ja myślę, że im restauracja tutaj bardziej obskurna, tym lepiej smakuje. Ale powiem ci, wszędzie jest tak na świecie. Nawet jak pojedziesz sobie czy do Tajlandii, czy wiesz, do jakichś krajów innych w Azji Wschodniej, no to właśnie im gorzej to wygląda, tym lepiej jedzenie smakuje, bo jest robione przez lokalców i jest wtedy bardziej takie autentyczne. Proszę, Adrian, twoja porcja. Jarosław robi unboxing. Wygląda fajnie, jakaś surweczka nawet jest. Żeby mi to nie odsunęło. O, wygląda to tak, słuchajcie. Ja nie przytrzymaj to. To nasze są widelczyki. Za 2 takie porcje i 2 napoje daliśmy 16 funtów, czyli powiedzmy, no funta kosztował napój, a to 7 funtów. Czy drogo, czy tanio, jak to Jarek mówi, ocencie sami. Oczywiście. Ale my za to ocenimy, czy to dobrze smakuje, bo pachnie, powiem ci, super. Słodziutko, tak jak powinno. Jareczku, bon appetit. Dziękuję, wzajemnie. Ty te browary chlejesz, bezalkoholowe, słodkie. Słodkie, bardzo dobre, takie pikantne, delikatnie. Dokładnie, patrzcie, to jest to jamańskie piwo, nawet się nazywa Old Jamaica Ginger Beer. Ale nie jest to piwo, nie wiem nawet dlaczego to się nazywa piwo, skoro to nie jest piwo, tylko to jest po prostu napój słodzony. Dzieci to mogą jak najbardziej też pić. A same jedzonko, Jaro? Bardzo dobre, delikatnie pikantne. Tak, no, pali mordka. Coś lubię, bo jak jest za mocna pikanta, jak ostatnio zrobiłeś danie, co dodaliśmy te papryczki, to było za pikantne. Powiem wam tak, nie wiem, może mam jeszcze jedzenie, a jak mam dookoła twarzy, to znaczy, że było dobre, naprawdę było pyszne. Słuchajcie, idziemy jeszcze się przejść, kawałeczek Harden, pokażemy wam jeszcze coś i powolutku będziemy kończyć ten odcinek. Niby jeszcze jest widno, ale już powoli się robi coraz ciemniej. No słuchajcie, Harsden bardzo mnie zaskoczyło, bardzo spokojnie było. Fajny nawet taki vibe jest, więc no słuchajcie, są dzielnice, które są złą sławą owiane, ale jak powiedzieliśmy wcześniej, na samym początku, jeżeli już dochodzi do jakichkolwiek przestępstw, te przestępstwa odbywają się jakby wewnątrz tych wszystkich grup. To są pojedynki w środku, pojedynki gangów, jakieś rywalizacje, walka o terytorium. I naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że jakaś osoba postronna będzie miała pecha i akurat, nie wiem, trafić czy na jakiegoś gościa z nożem, czy nie wiem, czy ktoś będzie chciał kogoś okraść. Dziś, powiem wam, pełen pozytyw mieliśmy. Na zdrowie, Jareczku. Te brzuchy grube niech wejdzie. Wróciliśmy, słuchajcie, na Harsden High Street i pierwsze, co mi się rzuciło tutaj w oczy, takie swojsko brzmiące imię Marian. Jak będziecie na Harsden u Mariana, możecie kupić wszystko. Bongo, grinderki, ryż. Jabłuszko. A my wracamy. Wracamy na High Street, będziemy powoli kierować się w kierunku już bazy. Zobaczcie, tutaj jeszcze więcej karaibskich restauracji. Tutaj zamiast KFC mamy BFC. Wieje nam wiatr.
Dużo sklepów, jak widzicie, jest zamkniętych. Ale jest fajnie ciepło. Ale jest bardzo fajnie ciepło. Tutaj mamy kebabisz. Jadłeś tu kebsa? Jadłem wszędzie tu. Wygląda nawet dobrze. Jestem fanem kebsów, co widać. Jesteś fanem kebsów. No. Ja też w sumie jestem fanem kebsów, ale nie w Turcji. Tam mamy jakąś podróbkę Pepsi starej. Teraz dopiero to sobie uważam. Express Pack Market, normalnie logo zerżnięte od Pepsi. Idziemy, słuchajcie, patrzcie, co tu mamy, krawca. Ale zobacz, patrz, nawet widać kto tutaj mieszka, patrz. Flagi Pakistanu, flagi Jamajki, Polski nie ma. O, tutaj mamy Granada chyba, o ile się nie mylę. No i możecie sobie też teraz, jak tak idziemy, pokazujemy wam ulicę, możecie sobie zobaczyć właśnie, jaki jest tutaj przekrój ludzi. No jak się tak patrzy, no to jednak chyba widać te 60% społeczności afrokaraibskiej, że tak powiem. O dziwo jeszcze nie słyszałem języka polskiego. Też nie słyszałem. No nie słyszałem, ciebie słyszałem, ale ciebie, mniej będzie słyszałem, ciebie nie liczę. No tak. No tak będzie, wiesz co, tak mi się wydaje, że po tym Brexicie jednak Europejczycy już coraz mniej zaczną przyjeżdżać, a zaczną nowi przyjeżdżać z tych krajów Commonwealth. No słuchaj, no trzeba będzie jakoś tą lukę, wiesz, w pracownikach zapełnić, więc będą przyjeżdżać inni. Słuchajcie, patrzcie na to. Zobaczcie, jaki jingle bells. Ile to litra? Jaro, 5 litra. Napiszcie w komentarzu, ile zajęłoby wam wypicie tej butli. Nie ma takiej perły, nie? Ej, patrz na to. Powinien być Nandos, a jest Marios. Powiem wam, to jest kurde tutaj niesamowite, nie? Jak można, bo to stary, to jest legalne. Znaczy no nielegalne, ale takie kurde no legalnie, że nikt tego nie robi, kurde, że nikt tu jakby nie dba o, wiesz, o te trademark, nie? Tak. O znaki zastrzeżone. Nie pierdzielą się, słuchajcie, tam było Pepsi, tu jest Marcos. Tutaj mamy inny sklep, słuchajcie, sklep, taki takeaway z kurczakiem jerk. Ten jest z Trinidadu Tobago. Tam chłopaki się nie poddają. Cały czas grają. A myślałem, że do mnie już kurde gwiżdże, że chce coś sprzedać. Ale patrz, o dziwo, Jarosław nikt do nas jeszcze nie podszedł i nie zaoferował nam jakichś, wiesz, lokalnych przysmaków. Cukierków też nie było. Grają, nie poddają się. Cały czas w tym samym miejscu. Jarek jeszcze na sam koniec wbija do sklepu Way to Save. Wbijcie na pomagam.pl do Grzesia. Link znajduje się w opisie tego filmu. Fajny chłopak, warto mu pomóc. Czuję kuter rybacki. XIX wiek. Przed nami Arsalan Collection, słuchaj, włoska flaga, to znaczy włoski styl. Słuchajcie, ja słyszałem, takie chodzą plotki, że w tych butach szybciej się przed policją ucieka, a w tych jeszcze szybciej. Nie, chociaż nie, te są szybkie, te szybsze, a te najszybsze. A te? Na imprezę. Te są na imprezę. Słuchajcie, moda gangsterska, Paryż, Mediolan, Istanbul, Londyn, Bukareszt i Amsterdam. W tych 6 lokacjach możecie znaleźć ten sklep. Niestety, a może i stety, nawet dobrze, że nic się na tym Harzden nie działo takiego. O, taki, ten, pokaż szybko. Ten dzisiaj z rana. To był ten sam radiowóz zatrzymał dzisiaj z rana samochód. Odcinek możemy zakończyć. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was oczywiście do kanału Jarka. I cóż, widzimy się już niedługo, w następnym tygodniu, a w tygodniu zobaczymy się na jakimś live'iku. Pozdrawiam z Harzdem. Trzymajcie się, hej.